Siódmy rok bez Piotra Skórzyńskiego. To się wydaje prawie niemożliwe, ale to jest prawda. Można sobie wyobrazić, jakby się cieszył z tego, co się stało niedawno, z naszego zwycięstwa w wyborach prezydenckich. Ale ponieważ był to człowiek mądry, to z pewnością towarzyszyłaby mu świadomość, że to jest dopiero pierwszy krok. Wprawdzie mówią Amerykanie, jak chcesz przejść jedną milę, musisz zrobić pierwszy krok, ale to jest naprawdę pierwszy krok i naprawdę wiele tych kroków jeszcze do zrobienia, a każdy z tych kroków musi być stawiany bardzo ostrożnie. Pan zetknął się z Piotrem Skórzyńskim osobiście w życiu. Tak, miałem... Jakim był człowiekiem? Miałem przyjemność i zaszczyt bywać u niego w domu, rozmawiać z nim. Jakim był człowiekiem? Przede wszystkim był człowiekiem potwornie zapracowanym, zajętym tak, że miało się świadomość, że kiedy się go odwiedza, to zabiera się czas jemu i zabiera się też trochę czas ważnym sprawom publicznym. Na szczęście Piotr to rozumiał i nie był pustelnikiem, nie zamykał się. Druga taka myśl, która mi przychodzi do głowy, był to rasowy intelektualista. Był to człowiek, który za cokolwiek się zabierał, angażował w to swój umysł, swoją inteligencję, swoją ogromną wiedzę. Czyli tak jak intelektualista, po prostu chciał świat poznawać, chciał świat rozumieć. Oprócz tego nie stronił od czasami bardzo frywolnych, zabawnych zdarzeń, anegdotek. Lubił zadrwić również z samego siebie na szczęście. Czyli krótko mówiąc był normalny po prostu, z tym, że jednego nie znosił. Nie znosił paplania, nie znosił marnowania czasu na próżne gadanie. Natychmiast albo wychodził z pokoju, albo ucinał taką rozmowę. Piotr Skórzyński był dzieckiem Solidarności, można tak powiedzieć? Był zdecydowanie dzieckiem Solidarności. Co więcej, nie widziałem tego dokumentu, ale zapewniają mnie ludzie, którzy z Piotrem byli jak najbliżej, że podpis Piotra widnieje na akcie założycielskim Porozumienia Centrum jako jednego z pięciu założycieli. Więc był nie tylko dzieckiem Solidarności, ale był również dzieckiem polskiej rzeczywistej odnowy. Tej odnowy, która wraz z pojawieniem się braci Kaczyńskich, z pojawieniem się Porozumienia Centrum, wkroczyła w swoją drugą fazę. Albowiem, jeżeli ktoś chciałby za odnowę uważać rok 89, no bardzo by się pomylił, znaczyłoby to tyle mniej więcej, że jest po prostu zmanipulowany przez tak zwany salon. Oni by chcieli, żeby to było naprawdę tak, że Balcerowicz to jest ojciec chrzestny polskiej wolności, że Mazowiecki. Jaka ta wolność była, jak ona naprawdę wyglądała, mogliśmy się zorientować przez te pierwsze 4 lata. Kiedy to okazało się, że trzeba czym prędzej wszystko sprzedać, ponieważ co jest państwowe, to jest niedobre, to jest B, najlepsze jest prywatne. Dzisiaj mamy tego skutki, śmieciowe umowy, brak stabilności, jakichkolwiek perspektyw trwalszych u ludzi, którzy podejmują pracę, zwłaszcza u ludzi młodych. Także będę powtarzał to zawsze, że polska odnowa naprawdę zaczęła się w roku 1992 od obalenia rządu Jana Olszewskiego i od tego wszystkiego, co zdarzyło się później, od radykalizacji obozu tej rzeczywistej odnowy, nie drugiej Solidarności, którą niektórzy odsądzają od czci i wiary, ale właśnie od radykalizacji tej, którą spowodował zamach czerwcowy, zamach na rząd premiera Jana Olszewskiego. Pozwolę sobie zadać panu trudne pytanie. Czemu nie ma go wśród nas? Czemu taki smutny koniec jego żywota? Tak naprawdę on wszystko powiedział w tym pierwszym zdaniu swojego listu pożegnalnego, tym zdaniu, które skierował do świata. Powiedział, że nie może się już godzić na znieprawienie tego świata. Jedyne, co może zrobić, to w nim nie być. Cóż, był to wrażliwiec, straszliwy wrażliwiec. Chwilami można powiedzieć nawet naskórkowy. A po drugie, ja myślę, że on w sumie razem widział więcej i wystarczył moment jakiegoś ugięcia, moment słabszej kondycji psychicznej, moment taki depresyjny, kiedy doszedł do wniosku, że rzeczywiście tkwienie w tym świecie przekracza jego ludzkie możliwości. W jakimś sensie jest nawet być może sprzeczne z jego ludzką moralnością.
że nie można patrzeć na to spokojnie. Skoro nie można tego zwalczyć, trzeba po prostu odejść. W tym roku mamy Kraków. Mamy Kraków, mamy dwóch znakomitych laureatów. Pan profesor Andrzej Nowak i pan Leszek Długosz. No, postacie, co się zowie, znaczące dla naszego czasu. W sprawie profesora Nowaka mówić, wyjaśnić tutaj nic nie trzeba. Natomiast jeżeli chodzi o pana Leszka Długosza, no to on się po prostu z powodu tego, że w pewnym momencie doszedł do wniosku, że postawa obywatelska, postawa człowieka uczciwego jest ważniejsza od środowiska, od układów, koteryjek, od Krakówka. Został przez to środowisko wyklęty, odrzucony, napiętnowany, a przecież jest tym samym człowiekiem, tym samym wspaniałym poetą, muzykiem, kompozytorem. Każdy mistrz ma swoich uczniów w sensie tej spuścizny twórczości. Wielkiego intelektualisty Piotra Skórzyńskiego. Czy wskazałby pan osoby, które szczególnie natchnione zostały jego spuścizną? Nie wskazałbym, ponieważ wydaje mi się, że to jest grono albo bardzo szerokie, albo bardzo wąskie. Ja się czuję na przykład, będąc w pełni niegodny, ponieważ nie mogę porównać się intelektualnie z Piotrem Skórzyńskim, takich ludzi jest w naszym otoczeniu. Będą Państwo mogli zresztą gdzieś to trochę zobaczyć. Jest ich trochę, ale jednocześnie można też powiedzieć, że jest ich trochę, delikatnie mówiąc, trochę za mało. Że taka myśl, która przyświecała Piotrowi Skórzyńskiemu, która zresztą przyświeca, prawdę powiedziawszy, wielu ludziom myślącym o Polsce, że ta myśl jest jeszcze wciąż diablo mało powszechna. Że taka postawa, abstrahując od tej skrajności, która stała się udziałem Piotra, ale że postawa prawdziwej obywatelskiej niezgody na Polskę Komorowskiego, na Polskę Tuska, na Polskę Salonu, niestety jest postawą rzadką i jeżeli na cokolwiek trzeba liczyć z wyborem Andrzeja Dudy, to może na to, że upowszechnią się takie postawy, jak postawa Piotra Skórzyńskiego. Czyli Piotr Skórzyński jest obecny wśród nas, czytamy go, nie zamilknie, nie zaniknie, tak jak sobie życzył jego ostatni, zdaje się, pracodawca. Powiedział, kiedy Piotr powiedział, że odchodzi z Gazety Wyborczej, Michnik na to odparł, że nie istniejesz i nigdy nie będziesz istniał. Prawie mu się udało, ale tylko prawie. Wielka zasługa Radka Kieryłowicza, twórcy Idei i Opoki, że wymyślił taką uroczystość, że wymyślił takie społeczne stowarzyszenie i że będziemy tak długo, jak długo się da, krzewić i kultywować myśl Piotra i tych, którzy będą chodzili szlakami, tymi, którymi chadzał Piotr Skórzyński. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję.